I tam dziś rozebrałem frezarkę Duplex 58. No, robota mi się zepsuła. Tutaj zobaczcie, przybliżę wam zaraz powoli. Tu jest taki o zacisk. Taka, jakby powiedzieć, łapka, która się reguluje tą dźwignią z tamtej strony. Ona jest na zewnątrz. I to jest tutaj w środku taki wałek mimosiodowy. Ja tego nie będę rozbierał, bo to wszystko działa. Tu wystarczyło tylko tą nakrętkę tutaj przykręcić. No i teraz będzie już zaciskać. Rozebrałem sam frezarkę. To jest, powiem wam, lekkie ten suport. Ten to jest leciutki. No ale ten jest trochę cięższy. To jest ten właściwy stół. No właśnie zrobiłem sobie takie łapki. To są na śrubach M16, od spodu jest śruba M16, później nakrętka M16. Po co nakrętka? Nakrętka jest po to, żeby zakontrować, żeby nie przesunęło się na stole. No i później przyspawane TIG-iem takie ucho. No to już przyznaję się, to nie ja spawałem, bo to wytrzymałościowy spaw. Także mówię, niech będzie unijnie, porządnie. No i tutaj jest taka linka, może ją widzicie. To jest linka, która przyjechała właśnie z tą frezarką. Od tej frezarki. Tutaj była taka belka poprzeczna i turem, właściwie nie turem, takim podnośnikiem pan przeniósł, tak delikatnie podjechał pod stodołę, wysunął ramiona, podniósł, wycofał pod płot, postawił w oborze i sprawa załatwiona. No tak samo też dźwigiem żeśmy zdejmowali. No ale tutaj później tak, to teraz tylko wszystko trzeba oczyścić i składać. No także zepsułem robotę, nie zawsze to, jak to się mówi, 100% wychodzi. Już dawno się przymierzałem, żeby to zrobić. Trzeba teraz tam wszystkie rowki, zobaczcie, smarownicze, niesmarownicze, wszystko to powycierać, nasmarować oliwką, żadnego smaru. I będzie działać. No tam jest u góry, o, zobaczcie, to jest od napędu włączania i przełączania posuwu. To przód, tył, przód, tył. Tu na dole jest ślimacznica, która się kręci niezależnie, który posuw działa. Tutaj jest śruba góra, dół. Zobaczcie, tu z lewej strony jest od napędu mechanicznego, a w prawą stronę tu jest pokrętło, skala jest co 1/100, bardzo dokładna maszyna. No tu jest śruba, nakrętka, no i tu pod spodem wanna. No także, jak jesteście ciekawi, jak to wyszło, jutro, myślę, pokażę wam film, jak to działa to zaciskanie. Także, jak ma się sprzęt, dźwig, to i samemu można powoli coś zrobić. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmiki.